Ku na mapie przemast Outback z Aeroketem. Cześć. Cena rzepaku jest tragiczna. Masz... 1500, jeszcze gorzej. To można było przewidzieć. No nie, bo było wtedy tanio. To tanio, to wtedy było drogo. Panie! Co pan tutaj? Ja mam większego. Tak. No raczej nie. Masz 17 tysięcy chyba 100, a to jest w winnicy. Także nie mam nawet za co kupić sprzętu do zbioru słoneczników. Bieda. Gdzie jest mój ostatni? O, tu jest mój. Także jeszcze będę miał więcej rzepaku, no to cudownie, nie? No, ja przyjąłem sobie misję. Ja mam 23 tysiące, także... Mhm. Ale możesz wziąć kredyt chyba, nie? Nie. Nie? O, to niedobrze. Dobra, nic, nie wiem, no, najwyżej będę musiał trochę tego rzepaku sprzedać, kurde. Albo mleko może będzie drogie przynajmniej. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, podjedziemy sobie. To będę miał teraz znowu kolejne dwie. Będę miał pół miliona rzepaku po tym. Nie, bo tam jedno pole nam odeszło. Dobra, i potem po tym rzepaku trzeba będzie robić orkę od razu. No dobra, to co sprzedajemy? Mleko. 31 tysięcy, okej, okay, a cena za mleko? 2000. No ale to by 60 tysięcy miał, to by już miałby jakiś header czy coś. A konie? Konie mają 85%, chyba że jednego konia sprzedam. Jak tam u mnie konie? Co mają jeszcze wszystko? Ja jeszcze mają, wystarczy im. Dobra, to ja to mleko będę musiał sprzedać. A takie jeszcze pytanie a propos koni. No? Powiedzmy, dzień przed sprzedażą uzupełniam im wszystko na full, co nie? Mhm. A potem ich sprzedaję i kupuję nowe. To one mają znowu na full, czy trzeba im wypełniać? Ale chodzi ci o jedzenie? Tak. Ale to wiesz, że dzień przed sprzedażą, to oni ci, level ci nie wzrośnie tego konia, jak nie będzie nakarmiony. Wiem, ale na przykład sypię do pełna. No. Wszystkiego. I jest 100% i sprzedaję konie. No. I potem kupuję następne konie i mają pusto, czy mają te 100%? Mają. Mają 100%, tak, tak. To nie jest tak, że dosypujesz do danych koni, tylko do po prostu koryta. Okej. Okay. Tyle chciałem wiedzieć. Chodzi ci o to, że dosypiesz ten i będą miały level na jedzenia i tak dalej. W sensie to chodzi nie, o to, że nie. On, jak nie będą na jedzenie, to będzie im zdrowie spadać, nie? A tu jest ten drugi header. Było mleko po 2,5, ale no, potrzebuje pieniędzy, nie? Dobra, tankuj pan, tankę sztele. Teraz tak, tutaj jak sobie ten rzepak podbierają, pewnie jakieś wapno będzie do roboty. Oj tak, idę na dwóch polach, oj tak. Dobra, to trzeba będzie wrócić zaraz. Kurde, słoneczniki, no 2,5 niby, tak? 2800 słoneczniki. Ale coś mi się wydaje, że były właśnie drożej. Kurde, ten rzepak jest bieda straszna. A ile kosztuje header? Też chyba jakieś 90 tysięcy. Header do kukurydzy. Do kukurydzy kosztuje 90 tysięcy, a do słoneczników? Pewnie będzie w żniwiarkach. Do słoneczników kosztuje 47. O! No to do słoneczników musimy kupić jednak. Kukurydzy to kiedy indziej najwyżej. No to mleko się sprzeda i będzie pan zadowolony. A gdzie jest mleko najdroższe? Krokiet, mów coś. Tak, nie wiem, gdzie jest mleko najdroższe. Jaki był. Błyn zbożowy. Dobra. O, i tutaj zaraz wysiadamy i orka. Ja coś tu muszę jeszcze sobie popędzelkować chyba. Pędzelkowanie. Tylko to nie ruszać myszką, tylko tym. Ale to musiałbyś idealnie kamerę ustawić, więc też trochę pilnuj tej myszki. Wiem, ale jak kliknę myszką, to mi się cokolwiek gdziekolwiek narysuje. A to musisz tak trzymać kursor chyba. Tak, ale... Dobra, rób pan tą orkę. Uwolnić orki, dobra, teraz tak. Gdzie jest... O, dobra, jest. Ciekawe, czy ja tutaj zawrócę z tym mlekiem. Więcej krów by się zdało kupić. Najbliższe konie to ile masz? Nie wiem. Ja mam w sumie 85%, czyli jeszcze 2 dni to tak namiętko. Dobra, to mleko trzeba sprzedać i po header trzeba jechać. Tylko po header to kurde, nie mam wózka. Trzeba będzie pojechać kombajnem jakimś.
Bo jakby był wózek, to by się podczepiło pod cokolwiek i... Hello. Dwa pociągi się idealnie zgrały. Krokiet, mów coś, bo tylko słyszę napisanie w tej klawisze. Bo jestem skupiony i nie mogę nic mówić. A. Musisz sobie puścić w tle jakąś muzykę bez praw autorskich, żeby po prostu leciało. I wtedy nie będzie tego mikrofonu tak wygłaśniać. Uf. Czemu tu nie ma Ctrl Z? Uf. No nie ma właśnie, to jest najgorsze. Jak coś zrobisz, to potem trzeba będzie to znowu orać. Ore pole na traktory. Hej, hop, siabada. Dobra, leci mi teraz hajsiwo. Żniwiarki. Nie, tutaj. Poszedł. Klik. O, chociaż tłumacza wrzuć, bo tak to. Klik. Dobra. 380 koni wymaga ten header. Dobra, dawaj mnie, panie, te pieniądze szybciej. Koszty podstawowe na godzinę działania. Dobra, pyk. Dobra, jest zrobione. Mleko sprzedane, header kupiony. Koń zwalony. No, to się najwyżej odłączy zaraz klasa i pojedziemy klasem po tego headera. Tym do domu trzeba wrócić. Wielkość. A, tu jest hydrant, kurde. 8. Jak tam zbiorgi? O, powoli, cały czas do przodu. Będę musiał trochę zaorać jeszcze, ale to... najwyżej. No bo sprzedawszy to chyba nie był dobry pomysł. O, i nawet nie wiem, czy tutaj zaraz nie zawróci. Pomocnik da naprawdę pewien zbiornik. Już? Dobra, kurde, szybciej. A, to u ciebie. Chyba. Nie wiem właśnie, bo... Ja mam AF, dobra. No bo czyli gdzieś coś u mnie, ale nawet nie wiem, który. A tutaj jest man już z przyczepą, dobra. Pomocnik CIG ma pełny zbiornik. Dobra, gdzie to się tutaj robi? Uf. Który? Ten jest pełny zbiornik. Dobra. Ja ma pełny zbiornik. Wszyscy mają pełne zbiorniki. Aha, i ten tutaj się zblokował. Ale ma pełny zbiornik, czy po prostu się zblokowało tamtego? Ma pełny zbiornik, dobra. Dobra, gdzie jest man? Gdzie jest man? Tu jest man, dobra. Rura. Czemu ta myszka tak... Co ty tam teraz wyrównujesz, Krokiet? Maluję sobie troszkę. Aha. Trawą. Kurde, wiedziałem, że to, a ten header zawadzę. I to pole muszę skrócić. A jak pomaluję, to mi zniszczę trawę, tak? Taką zebraną. Jaką trawę? Tą zieloną? Taką zebraną. Siano. Tak, 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 tak. Jak najbardziej. To nie, to się wstrzyma. Klasik, gdzie jest klasik? Tu jest klasik. Dobra, to niech się zapełni ten klas. W czasie akurat dojedziemy, zostawimy header i pojedziemy po header do kukurydzy. Wróć do słoneczników. Knij mój pucyfale. Dobra, i teraz tak, tu trawę dajmy zwykłą. Header można by gdzieś zostawić. Tylko tutaj. Rozłożymy, wysypiemy. Ale tamtego jeszcze, pod tego drugiego trzeba podjechać. Co to był za dziwny dźwięk? Nie wiem. Dobra. Tutaj najwyżej... Wóz przeładowczy trzeba wziąć. Nie, ten wóz też trzeba będzie chyba wymienić na jakąś po prostu przyczepę. Lepiej to wozić do domu. Na razie jeszcze wezmę ten wóz i podjadę z nim. C, troszkę większe. O, widzę, jak poprawiasz właśnie. Jaki tutaj ruch się teraz zrobił uliczny, kurwa. Dobra, tutaj trochę.
O, ten trójkącik widzę właśnie zniknął. Trójkąt bermudzki. Ale to jeszcze trzeba będzie takie drobne poprawki mniejszym pędzlem potem zrobić. Mhm. Na razie takie. Bo wiesz, że masz kwadratowy okrągły, nie? Wiem. Dobra, teraz tak, ja z tym rzepakiem sobie odjadę. F tu będę miał zbiornik. Pełno. Chyba twój. Tak. Ten się sypie. Ten zaraz... Ten ma 82%. Ten ma 90. Orkę robimy od razu. Teraz po tej orce zrobimy sobie znowu słoneczniki. A na drugiej stronie słoneczniki? Słoneczniki. No dzisiaj już zbieram, tylko muszę po charakter pojechać. Ale czekajcie, jeszcze weźmy, włączymy tutaj, bo się tutaj typek wysypał. To jeszcze trzeba pole ogarnąć będzie. I hop, się bada. Wiecie, teraz znowu sadzić rzepak, o to jest pytanie. No to następnym razem będzie już drogi rzepak. No musi być, nie ma innej opcji. Dobra, jadę po ten header. Słoneczniki też poczekam, na razie nie będziemy sprzedawać. Ale potem trzeba na pewno będzie kupić dużo nowych rzeczy. Oddać jeszcze pikuda, trzeba będzie. Kultywatora jakieś kupić. Konie moje mają 74. Na konie będzie milion ponad. Wszystkie. O, kroketa 3 miliony będą, czy to się odbije trochę. Z tego rzepaku też dostaniemy ładne pieniądze, jak będzie w końcu dobra cena, dostaniemy pieniądze. Bo jak na razie, ha, tak mocnik E przerwał pracę, nieznany powód. Wyjechał poza pole i się zatrzymał. No, widocznie miał jakiś powód nieznany, tak? Ale to, bo to jest tak, według programisty to ten powód musi być znany. Jak może być powód nieznany? Jest powód znany, tylko pewnie jest tak głupi, że twórcy powiedzieli, że a dobra, nie będziemy, nie wiemy jak to naprawić. Nie wiemy jak to opisać. Tak, nie wiem jak to opisać, nie? Aha, to tam ten mój ten stoi, ciągniczek. To jest na pewno największy, 12-metrowy? No może. Ale jeszcze sprawdzę, bo nie jestem pewien, czy na pewno kupiłem 12-metrowy do słoneczników. Gdzie to jest tutaj? No niby 12 metrów. No dobra, niech będzie. Piętnaście na godzinę, teraz dwa to pole obrobi. Może nie szybciej niż tamten z rzepakiem, ale... Soja. A ty co teraz zbierasz właśnie? Soję i... To jest soja, to owiec. Droga, panie. Owiec dla koni cały czas, czy tak. Sprzedaż? Dla koni. Ale tak na zaś, bo potem jak trzeba będzie tych koni nakupić, nie wiadomo ile. Mhm, no... Nie tyle co wcześniej, czyli jakieś 60. Chyba, że zrezygnujesz z kilku pastwisk. Dobra, pyk, jedziesz pan. Nie, bo gdzieś trzeba jeszcze siana się pozbyć. No to konie też siana zjedzą. No to na 10 dni nie powinno starczyć, no to jest w sumie dużo. No ja mam pełno siana i mam całe jeszcze pola w sianie. O nie, wszędzie wapno jest teraz u mnie niestety. Ale mam dwie wapniarki, to nie jest najgorzej. Dobra, tu możemy usypać trochę tego rzepaku. Co tam? Czekaj, bo coś mi się zbugowało i jakimś cudem mi się tu koło koni namalowała trawa. Ale jaka trawa? 3D czy 2D? No, rosnąca. A bo tam to walcem jeździłeś jeszcze, fragment. Nie, tu nie. Tu gdzie jestem... Ale na rosnąca sucha czy rosnąca... Zielona, taka jak pod padokiem dla koni, tylko że... To dziwne. No bo może jeszcze nie tam wziąłeś. Ale tu nic nie robiłem i... Aha, tam pod padokiem dla koni jest taka wyschnięta lawierz. Tam gdzie białe konie. Taka, no taka zielona, ale wyschnięta ten. Jadę zobaczyć. Pod tam gdzie są białe konie, zielona wyschnięta. O tak, bo to nie jest ta tekstura... aha, czekaj. Bo ta tekstura, co jest teksturą surową, no to jest taka trawa uschnięta, nie? To takie plamki są.
Jak nie wiesz, gdzie ci pomalować, to mogę ci pomalować taką teksturą. Nie, spokojnie, tylko ja tam nic nie robiłem, a teraz jadę, a tam jest trawa. Aha, tą stronę. No. A tutaj burdel od tej trawy się porobił. Dużo masz tej trawy naprawdę. Czy to jest siano? Siano chyba, nie? Siano. I na 14 jeszcze też od cholery siano. No dobra, o nie, rzepak. Dobra, dawaj, gdzie jest ten man tutaj? By nie było przystoju, cholera, i tak będę marczył przystoje. Ty czemu nie jedziesz? Nie zapłaciłeś pewnie. Zawracanko. Wsiadaj do kombajnu, a nie. Nie musisz swojej złości przenosić na klawisze, krokiet. Muszę. O ileż mu można razy naciskać, żeby wsiadł do kombajnu, a ten i tak wsiada do ciągnika. Hajak, siadaj. Tutaj pan sypie tego rzepaku. Więcej rzepaku, bo mam za mało jeszcze, kurde. Za 3000 oddam rzepak. Taniu. Kusza, panie, panie, kurczę. Będzie po 4 kiedyś. Tak. Niech tutaj wysypię tą resztkę. Niech wraca to do roboty. No, tutaj dużo nie zostało mu jeszcze. Lasowi dużo zostało, ale na razie chyba nie będę kupować kolejnego federa do słoneczników. Konie siano, jak tam konie siano? Tylko, że nie będę miał teraz kolejnego zbiornika, żeby słoneczniki właśnie wysypać. Kurde. Gdzie to teraz nasypać? Kolejną naczepę kupić nie mam za co. Pieniądze się skończyły. Wysyp na ziemię. Potem pozbieram czym? Nie wiem. Łopatą. Po 10 litrów. Taśmociągiem. O, w sumie. Chociaż nie wiem, czy on dosięgnie do tych przyczep. No, zobaczymy. Dobra, tutaj krokiet ładnie pole obrobił z tej strony. Prosta krawędź, elegancko. Dobra, jak tam ten klas? Klas ma 10 tysięcy. No nic, najwyżej jak się zapełni, to poczekamy jeszcze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tu jest to wapno jeszcze. Mamy jakiś wolny ciągnik? Manem możemy wapno poobrabiać. Chociaż sobie wapno to szybko się obrabia. Powinny być pełne. A tam co się dzieje? U mnie też. O, wapno. Wszędzie? Bo u mnie wszędzie. Wszędzie. To następnym razem się zrobi. A, pań. A, rozkładamy się. Już nie wiem, czy w sumie. No, dobra, można na razie przygotować się do tego wapnowania, ale to chyba za wcześnie. W ogóle dobrze się ustawiłem z tym wapnem? No, chyba tak na styk. Trochę dolej jeszcze muszę. Ej, hop, siabada. Dobra, ten tu robi dobrze. Teraz idealnie. Jakbym sobie wziął to... No, jak tutaj z tym klasem? 75%. Kurde, no trzeba będzie wysypać, no nie będzie innej opcji. Chyba, że tym ciągnikiem usypiemy zaraz, a potem podjedziemy. Manem szybciej bym obrobił. Tu jest rzepak. Pomocnik E ma prawie pełny zbiornik. No to ten od klasa właśnie. No nic, najwyżej trochę poczeka. Dobrze się ten zbiornik podwójny z tej takiej naczepy specjalnej. Kurde, to by można kupić zamiast tego przegubowego. Wtedy można by obrabiać dwa pola o zmiennej roślinności. O, i to jest dobry pomysł. Żeby tym manem przyjechać tutaj, zmienić ten przegubowy. O, i tak właśnie zrobimy. Do jakąś miniaturkę zrobić tu słoneczników. A z tym się możemy na razie wysypać i pojechać sprzedać. Tylko, że trzeba by mana tutaj zamienić, bo man obecnie wapno robi. Dobra. Tutaj teraz tak, ten zaraz zawróci, będzie pełny. Ten zaraz będzie pełny, ten jeszcze trochę... Dobra, man se zawróci, to się potem go przejmie. Gdzie jest man z rzepakiem? Tutaj, dobra. Jedziemy nim pod... pole tamto, 20. I będziemy w sumie usypywać, może starczy.
A tutaj przyjedziemy zaraz manem z taką amerykańską przyczepą, co ma dwa zbiorniki osobne. No bo na 7C w sumie tak może by było to wygodnie. Co tam, Krykiet? No nic, kończy mi się już powoli zbierać wszystko. Musisz problem? Zbiory? No bo na dwóch polach miałem tylko, więc... Tą drawę byś sobie obrobił. Wiem. Tylko nie mam gdzie składać siana. No to zaoraj, panie. Tyle siana? No to ja nie potrzebuję w sumie na razie. Sprzedawać też nie ma za bardzo jak. Jakby to chociaż się dało na pociąg wrzucić. No, że sprzedawać to no można sprzedawać, ale to musiałby mieć dużo przyczepę. I mniejsze lagi. Jak się nasypie, to można by tym pojechać, bo na razie usypiemy i zostawimy w tym miejscu, gdzie jest. Dobra. Teraz tak, ten z wapnem, ten stoi i czeka. Ten jeszcze trochę obrobi. A ten wapno to do końca dojechał z tym wapnem? No kurwa, do końca, elegancko. Zajebiście. A nie, to nie to pole, to krokieta pole. To tutaj. Ja dlaczego ja tutaj wapno rozsiewam? Tutaj... Aha. Dobra, kurde, ja się spojrzałem na twoje pole i myślałem, że mam wapno na polu, nie? Masz na 7C. Kurde, niepotrzebnie tutaj w ogóle wapno robię. Na 7C masz. No. Mam, ale myślałem, że 16 jest moja, bo tak się spojrzałem i nie zauważyłem, że pod tarami jest dopiero moje pole. Okej. Okay. Zrobiłem paski niepotrzebnie. A to następnym razem ci wylezie pół wapna. No, ale to i tak trzeba będzie potem zrobić całe pole, bo... Kurwa. Miało być tak pięknie. Bo wiesz, no przyzwyczaiłem się, że no, tak, u ciebie tak, te tak. pola były takie, wiesz, małe, nie? Dobra, nic, nieważne. Odczepiamy tego bydlaka. Idziemy to sprzedać. Mam nadzieję, że mi starczy na tą przyczepę. A jak nie, to najwyżej też trzeba będzie jeszcze sprzedać. Mam jedną krowę. Dobra, złóżmy to. Trzeba będzie naprawić jeszcze w razie czego. A, pociągi jadą, raczej tędy nie pojedziemy. Jedziemy sobie górą. Tamci niech się zapełnią, to zaraz się odbierze. Tutaj mam mnóstwo sprzętu od siana, który kurczę stoi i jest nieużywany, może by go sprzedał. Mikrofon aktywowany. Siana do koni to aż tyle nie potrzeba, w sumie 64 tysiące na 10 dni. Maszyny stoją. I rdzewieją. Tak fajnie jest, że teraz w 19 jest to w końcu dobrze zrobione. Bo w 17 było tak, no i w poprzednich wersjach też, że czy maszyna była używana, czy nie, płaciłeś po prostu za jej, jak to się nazywa, konserwację, nie? Aha. Stałą kwotę. Przykładowo kupiłeś Scorpion Kiga i użyłeś go parę razy, płaciłeś $1500 dziennie za samo utrzymanie tego Scorpion Kiga. Dobra. A ile w ogóle sprzętu z misji stoi tutaj na tym placu? Napraw. O, to ładne pieniądze dostanę jeszcze, 90 tysięcy. A, tam stoi kombajn, dobra. I naczepen machen. Tutaj przyczepy. I ta amerykańska to jest... Ta, ona ma 60 tysięcy, ale ma podwójny zbiornik. Kolor można zmienić. Aha, można zmienić na bardziej biały jeszcze. Na czarny, albo na ocynkowaną. Nie, bo kurczę, będzie się... Świecić jak... Będzie się świecić ta albo biała, albo w sumie czarna. Ja to białą wezmę. Dobra. Przynajmniej nie trzeba będzie dopłacać za lakier. Kup. Dobrze. Bierzemy tego mana naszego. Ciągnik. A tutaj jest jakiś od kukurydzy jeszcze header. To jest mój z misji. Nie wiem, widzę dużo tutaj właśnie z tych misji. Ciągnik i... Ciągnik, header, przyczepa, wózek, jeszcze belki. Możliwe, że przyczepa, wózek to mam ja z misji. Czyli moje. Wiem, że header to będzie raczej od mojego tego case'a chyba. Do kukurydzy jest mój Defenda czarno-czerwony. No, coś takiego było. Dobra.
Tu jest 60 tysięcy litrów, oczywiście po 30 na jeden zbiornik. Można oczywiście dawać jeden rodzaj ziarna, ale w tym przypadku będziemy dawać dwa. Czyli rzepakko i słonecznikko. Oj! I nie wchodzimy w zakręt z dużą prędkością. Czekaj, które to jest skrabiarka? Tam to jest skrabiarka. Żeby on mi tutaj nie nasypał do zbiornika obok, da się to jakoś zamknąć w połowie? To będzie pewnie czekać, aż wysypie wszystko i zamknąć, żeby nie nasypał do drugiego zbiornika, przejeżdżając obok z rozłożoną rurą. Dobra, co tutaj się dzieje na tych polach jeszcze? Tutaj elegancko obrabia. Tutaj orka powolutku idzie, tutaj czekamy na ten słonecznik. No nic, najwyżej jak skończy sypać, to trzeba będzie zamknąć krypę i... Jak już coś w zbiorniku jest, to nie nasypie, ale jak jest pusty ten drugi zbiornik, to zaraz go tam zasypie. O, i zajebiście. Zamykamy i jedziemy. Pomocnik, a mam prawie pełny zbiornik. Ciekawe, czy będzie można sypać dwa rodzaje upraw na raz, ale chyba tak. A po słonecznikach posiejemy rzepak, a po rzepaku posiejemy słonecznik. Bo i darmowa orka jest, no to... Nie ogarniam, czy to jest po prostu tekstura, czy to jest... Zaraz, krokiet ci pomogę, tylko muszę wyhamować pierw przyczepę. Bo jest taki kwadracik. W którym miejscu? Tu, gdzie ja jestem. A nie wiem, gdzie ty jesteś. Przy silosie, przy torach. Przy silosie, przy torach. No. No i tu jest taki kwadracik zielonego. Myślałem, że to po prostu trawa. Nie zebrana. Tak, bo się zgubiłem znowu. Jesteś na farmie tej drugiej obok? Pracownik i powyżej. Pracownik i. A, tutaj. No i no, tu jest i... takie coś. I wygląda jak trawa, ale to nie jest trawa. I to się nie chciało zapędzlować. Ale ja tutaj widzę normalnie tą trawę standardową. I tu jest taki zielony kwadracik u mnie w tym miejscu, gdzie skaczę. Bo nie ma, tu mnie jest czysto normalnie. No i tutaj nic nie ma, u mnie jest normalnie. Wiesz co, spróbuję ci może przeteksturować to jeszcze taką zwykłą teksturą z trawą, tą suchą, chcesz? Na razie nie. No może jeszcze może trawę się potem usunę. No, może się potem zaktualizuje, bo u mnie jest cac. Słonecznik i rzepak z daleka wyglądają tak samo, chociaż słonecznik bliżej, no to widać, że jest słonecznik i tu jest rzepak. Dobra, teraz tak, gdzie jest ten drugi man? Tu jest drugi man i tutaj trzeba będzie podjechać i usypać. Dobra, big budem w sumie to można by już coś obrobić. A, ale się kurde najeździł. Zawrócił, ujechał metr, stanął pełny zbiornik. Ale widziałem gdzieś taki filmik na YouTubie, gdzie gość ujechał z pełnym zbiornikiem. Jakoś przehamował mocno i mu się te zboże wysypało na... Podniósł się cały tył do góry aż. I mu się to zboże wysypało z tego na kabinę jakby. Mhm. Dobra, to niech będzie. Orka powolutku idzie, ale idzie. Tutaj słoneczniki, gdzie jest? Tu jest Big Boot, dobra. No to co? No to rzepak. Będzie, odbijemy się spokojnie. Tylko, że teraz trzeba będzie tutaj jakoś przejechać, a na razie to jest taki ruch uliczny w tym miejscu. Chyba będzie lepiej przejechać przez farmę. 26 FPS-ów, pięknie. Proszę czekać. Bliżej jeszcze podjedź z tym. A tutaj pociąg jedzie nie na cudownie. Ale jakoś to przeboleje jeszcze. Drugi pociąg nie jedzie czasem? Nie wiem. Ja jeden będę potrzebował za chwilę. No, czy pewnie ten główny. Ten główny. Dawaj. Kręć tym 1000 koni. Zastanawiam się. Czy będziesz sprzedawał soję? Tak. Zastanawiam się, to czy po prostu... bezpośrednio jechać? Juskinem? Wysypię do wschodniego silosa i ten, bo ja tam już mam trochę tej soi zrobionej. A, dobra. Wrzuconej. Właśnie ten pociąg jedzie. Właśnie zaraz będzie koło silosa, jak chcesz go złapać. Chyba nie zdążę. Właśnie wchodzi w zakręt. To za późno. Nie zdążyłbym i tak. Rozumiem twój ból. Ale to jeszcze i tak muszę poczekać, aż mi zbierze ten
fend do końca wszystko. Okej. Okay. No tutaj chyba tak idealnie akurat wybrałem. Dobra, tu jest 70 tysięcy. Dobra, idziemy z tym rzepakiem, więcej nie weszło. Ale to i tak muszę chyba wysypać. Zobaczymy. Ale co mu wysypać? A, do tego, tak? Tak. Przez sumie to tutaj masz bliżej do tego silosu w tym miejscu. Wiem. To silosy są traktowane jako niczyje, więc może każdy do nich wysypywać. Nie musi być farma kupiona, nie? A potem no, te niczyje silosy, każdy ma swoje, co nie? Tak. To jest jako silos przeładunkowy, to nie jest jako silos twój własny, tylko jako przeładunkowy do pociągów. Więc jeżeli tam przyjeżdża kilka osób z każdych z osobnych farm, to każdy ma swój osobny zbiornik 500 tysięcy, czy tam ileś, nie? Okej. Okay. Ile tego rzepaku mam obecnie? Jeszcze nie wiem. Mam obecnie tego rzepaku 360 tysięcy litrów. Pojemność jest 1 900 000. A, to spokojnie. I jedziemy znowu po ten rzepaczek. Paliwo teraz tanie, to z rzepaku się nie opłaca robić. Tanie, darmowe. Jeszcze ci płacą, żebyś wziął. Dokładnie, żeby magazyny opróżnić. Ja tak będę miał tego z rzepakiem. A u nas dalej po 4,25. Nie, no u mnie to już poniżej czwórki. Ale gaz 1,5 też do tego. 4,24 na Lotosach, Orlenach i na wszystkim, a na takich... A no przy trasie to może tak, nie? A na takich innych 4,09 chyba? Zależy, bo niekiedy też może być w centrum miasta taniej niż przy trasie, nie? Tam tego chyba nie zdążę tego, nie czekajcie. Ja go tutaj zatrzymam, żeby on już tam mi nie jechał. Widocznie bardzo mało dosypał do tego mana. Tutaj ten będzie miał zaraz pełno, dobra, nie, to nie ten. O, Bigbud, się nie postarałeś, Bigbud, czemu tutaj rzecz nie dojechał do końca? Poprzeczniaka nie zrobiłeś. Dobra, jedź pan. Dobra, jedź pan i my też jedziemy na kolejny odcinek. Grał Krokiet. Na razie. Cześć.